tym miejscu, w Obersalzbergu, stała willa Adolfa Hitlera. W 1928 roku hamburski przemysłowiec wynajął Haus Wachenfeld dla Hitlera. W 1929 roku, gdy Hitler stał się już człowiekiem zamożnym, gdyż otrzymał pieniądze ze sprzedaży swojej książki Mein Kampf, kupił Haus Wachenfeld, zmienił nazwę na Berghof i przystąpił do przebudowy i rozbudowy tej willi. W 1933 roku, gdy został kanclerzem Niemiec, Berghof stał się jego oficjalną rezydencją. Haus Wachenfeld w 1928 roku. Typowy bawarski dom, pięknie położony na zboczu góry. Po kilku latach stał się rezydencją kanclerza Niemiec, nazwaną Berghof. Oto jego wnętrza. Wielki hol Berghofu. W kącie stoi fortepian, na którym Führer grywał czasami utwory Wagnera. Tak wyglądał gabinet kanclerza Rzeszy. Sala konferencyjna. Jadalnia, gdzie ucztowano wieczorami, a kolacje przeciągały się do późnych godzin nocnych. Na pierwszym piętrze mieściły się prywatne apartamenty Hitlera, wszystkie w stylu bawarskim, osobisty pokój Führera i sypialnia jego konkubiny, Ewy Braun. Tutaj Hitler konferował ze swoimi ministrami. Tutaj przyjmował głowy państw. Tutaj podejmował najważniejsze decyzje. Tutaj, w tym miejscu, w Berghofie, rozpoczął drogę do wojny. Berchtesgaden w czerwcu 1934 roku Hitler wyruszył do Wenecji na pierwsze spotkanie z dyktatorem Włoch Benito Mussolini. Mówił, że to jego nauczyciel i mistrz, liczył na nawiązanie współpracy dwóch pierwszych państw faszystowskich. Jednakże sytuacja jeszcze do tego nie dojrzała. Wenecja źle przyjęła dyktatorów. Plaga komarów uniemożliwiła spokojną rozmowę i dyktatorzy musieli zrezygnować z pięknych widoków i przenieść się do Stra. Mimo zewnętrznych pozorów zrozumienia i przyjaźni, atmosfera spotkań była bardzo napięta. Obydwaj byli podejrzliwi, a Mussoliniego niepokoiły zapędy Hitlera wobec Austrii. Nie wierzył zapewnieniom, że Niemcy nie będą dążyć do przyłączenia Austrii i gotów był interweniować zbrojnie w przypadku takich działań ze strony Rzeszy. To był bardzo aktualny problem, gdyż kilka tygodni później, 25 lipca, austriaccy naziści dokonali puczu. Jedna z grup wdarła się do siedziby kanclerza Engelberta Dollfussa i zastrzeliła go. Pucz został jednak stłumiony przez policję i wojsko austriackie. Hitler, który dowiedział się o wybuchu walk, gdy siedział w loży opery w Bayreuth i słuchał Złota Renu Wagnera, nie odważył się nakazać udzielenia pomocy rebeliantom. Być może wiedział, że Mussolini, rozwścieczony wieścią o puczu, zapewnił rząd Austrii, że gotów jest do udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia niepodległości, czyli wkroczenia Niemców.
Czas Hitlera jeszcze nie nadszedł. Potrzebował zmienić nastawienie mocarstw europejskich. Temu celowi służyła operacja Miecz Teutoński, przeprowadzona 9 października 1934 roku w Marsylii, podczas wizyty króla Jugosławii Aleksandra. W samochodzie obok króla zasiadł minister spraw zagranicznych Francji Louis Barthou. Nazywano go ostatnim obrońcą traktatu wersalskiego. Był zagorzałym zwolennikiem ostrego kursu wobec Niemiec i współpracy politycznej i militarnej Francji, Polski, Czechosłowacji, Rumunii i Jugosławii. Strzały zamachowca ugodziły króla i ministra. Jego miejsce ministra spraw zagranicznych zajął Pierre Laval, gorący zwolennik Hitlera i faszyzmu. Sytuacja na zachodzie Europy zaczęła rozwijać się w kierunku sprzyjającym Hitlerowi. Laval we Francji i John Simon w Anglii gotowi byli pójść na duże ustępstwa. Hitler wykorzystał tę sytuację bez reszty. W 1935 roku odrzucił ograniczenia traktatu wersalskiego i rozpoczął jawne zbrojenie. Jednakże w 1936 roku Wehrmacht był jeszcze za słaby wobec połączonych sił Francji, Polski i innych państw Europy, które mogły wystawić 90 dywizji. Mimo to Hitler, pewny, że Francja nie zareaguje, nakazał wprowadzić wojsko do Nadrenii, czego zabraniał traktat wersalski. Miał rację. Zachodnie mocarstwa nie zareagowały, gdy 3 niemieckie bataliony przeszły Ren, choć szef sztabu, generał Ludwig Beck, był gotów w każdej chwili dać rozkaz odwrotu, gdyby tylko usłyszał z oddali chrzęst gąsienic francuskich czołgów czy szum silników brytyjskich samolotów. Zbliżał się czas, aby zrealizować austriacki plan, odkładany od 1934 roku. 11 lutego 1938 roku kanclerz Austrii Kurt von Schuschnigg i minister spraw zagranicznych Guido Schmidt minęli granicę austriacko-niemiecką i skierowali się do Berchtesgaden. Przed południem dotarli na miejsce, do Berghofu. Pierwsza część rozmowy trwała 2 godziny, ale kanclerz Austrii zdołał tylko pochwalić widok, piękny widok z okna Berghofu. Potem mówił już Hitler przez 2 godziny. Stawał się coraz bardziej ordynarny, coraz bardziej brutalny. Powiedział do Schuschnigga: pan chyba nie myśli poważnie, że zdoła mnie zatrzymać lub nawet opóźnić o 30 minut. Jeśli armia, moja SA i Legion Austriacki raz się ruszą, nikt nie zdoła powstrzymać ich słusznej zemsty. Nawet ja. Potem nastąpiła przerwa na obiad i po obiedzie Hitler przedstawił swoje żądania. Zniesienie zakazu działalności partii nazistowskich, przywrócenie do stanowisk urzędników nazistowskich, a przede wszystkim oddanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych doktorowi Arturowi Seyss-Inquartowi, a Ministerstwa Wojny Gleinau-Horstmannowi. Wprowadzenie systemu ekonomicznego niemieckiego systemu w Austrii. Schuschnigg, obawiając się potęgi Niemiec, przyjął te żądania, ale ciągle miał nadzieję, że zdoła nie dopuścić do najgorszego, do przyłączenia Austrii do Niemiec. Na wieść o próbie przeprowadzenia plebiscytu w Austrii, w którym obywatele mieli wypowiedzieć się, czy chcą połączenia z Niemcami, Hitler wysłał wojsko do tego państwa. Okupacja, która zapoczątkowała falę terroru, rozpoczęła się 12 marca 1938 roku. Premier Schuschnigg został aresztowany i zesłany do obozów Dachau. Pierwszy niemiecki podbój w Europie odbył się bez żadnych kłopotów. W 1938 roku Mussolini nie protestował. Dał Hitlerowi wolną rękę w sprawie Austrii. W rozmowie telefonicznej ze swoim wysłannikiem do Rzymu Hitler powiedział: niech pan przekaże Mussoliniemu, że nigdy, nigdy, nigdy mu tego nie zapomnę. Żeby nie wiem, co się wydarzyło.
Gdyby potrzebował kiedyś mojej pomocy lub groziło mu niebezpieczeństwo, może być pewny, że go nie opuszczę. Zapewne podczas wizyty Mussoliniego w Berchtesgaden Hitler powtórzył wyrazy niezmiernej wdzięczności. Wiele wskazuje na to, że decydując się na wysłanie wojsk do Austrii, bardzo obawiał się interwencji innych państw. Zajęcie Austrii dawało Niemcom dogodną pozycję strategiczną i bardzo wymierne korzyści gospodarcze. Rozmowa z Mussolini wskazywała, że istnieje możliwość bliskiego sojuszu militarnego, bardzo istotnego w dalszych planach podboju Europy. Włochy miały wiązać Francję na Morzu Śródziemnym. Niemcy weszły na drogę prowadzącą do wojny i były już do niej gotowe. 1 kwietnia 1938 roku miały pod bronią 28 dywizji i formowały 14 dalszych. Mogły liczyć na współdziałanie dywizji włoskich. Kto mógłby im zagrozić? Francja osłoniła swoje wojska gigantycznymi umocnieniami linii Maginota. Nie miała zamiaru wychylać się za nie. Armia brytyjska była słabsza niż niemiecka, jednakże nie tak bardzo, jak oceniał to rząd brytyjski. Przekonany, że Wehrmacht może wystawić w linii dwukrotnie więcej żołnierzy. W rzeczywistości przewaga ta wynosiła 60%. Rezerwy niemieckie były niższe niż brytyjskie, liczba wyszkolonych pilotów mniejsza, a produkcja brytyjskich samolotów szybko przewyższyła niemiecką. Wyolbrzymiony i nieprawdziwy obraz siły Niemiec paraliżował brytyjski rząd, który przewodzony przez Neville'a Chamberlaina robił wszystko, aby nie drażnić Führera. W rezultacie przygotowania militarne koncentrowały się wyłącznie na obronie wysp przed ewentualną inwazją. Oto jeden z pomysłów obronnych z 1939 roku. Cysterny z ropą u brzegów Wielkiej Brytanii, która miała zapłonąć, gdyby zbliżały się tam wojska niemieckie. W maju 1938 roku Hitler zdecydował się oderwać od Czechosłowacji tzw. Sudetenland, zamieszkały przez około 3 miliony Niemców. Chamberlain odpowiedział prośbą o negocjacje. Nie miał broni ani ochoty walki. 13 września 1938 roku, późnym wieczorem, Hitler otrzymał depeszę od premiera Wielkiej Brytanii Neville'a Chamberlaina. Premier prosił go o spotkanie, możliwie jak najszybciej, i depeszą tą sprawił ogromną radość Hitlerowi. Hitler zgodził się przyjąć brytyjskiego premiera tutaj w Berghofie. Tak więc starszy o 20 lat od Hitlera polityk musiał po raz pierwszy w życiu wsiąść do samolotu, lecieć przez 7 godzin, aby przybyć do Berghofu. Przed odlotem do Berchtesgaden premier Chamberlain powiedział: udaję się do niemieckiego kanclerza, gdyż według mojej oceny sytuacja jest taka, że rozmowa może mieć pożyteczne konsekwencje. Celem mojej polityki jest pokój. Gotowość Führera do zaakceptowania moich sugestii napawa mnie nadzieją, że wizyta u niego nie będzie bezowocna. Spotkanie odbyło się 15 września. Prawdopodobnie Chamberlain również podziwiał widok z tego pokoju Hitlera. Spotkanie miało dziwny przebieg. Właściwie Hitler był stroną atakującą. To Hitler
zarzucał Wielkiej Brytanii agresywność. A Chamberlain tylko raz się zdenerwował. To spotkanie miało ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju sytuacji, albowiem Hitler przekonał się, że rząd brytyjski, a zapewne również rząd francuski, nie zrobią nic, aby przeszkodzić w realizacji jego planów związanych z Czechosłowacją. Co więcej, przekonał się, że rządy Wielkiej Brytanii i Francji pozostawiły mu wolną rękę w Europie Środkowej i Wschodniej za cenę spokoju. Po powrocie do Londynu premier Chamberlain powiedział: wróciłem i muszę zrelacjonować wyniki mojej misji rządowi brytyjskiemu i francuskiemu. Dopóki tego nie zrobię, trudno mi mówić cokolwiek o przebiegu wizyty. Chcę powiedzieć, że wierzę, iż będziemy kontynuować nasze wysiłki, aby pokojowo rozwiązać problem czechosłowacki, gdyż od tego zależy pokój naszych czasów. Rozmowy w Berchtesgaden i kilka dni później w Bad Godesberg nie przyniosły żadnego rozwiązania. Problem rozwiązano dopiero w Monachium. Tam 29 września 1938 roku przyjechali Chamberlain, premier Francji Edouard Daladier oraz Hitler i Mussolini. To z inicjatywy dyktatora Włoch. Spotkali się szefowie państw, aby zadecydować o losie części terytorium Czechosłowacji, wobec którego Niemcy zgłaszały pretensje. Ale nie zaproszono przedstawicieli rządu czechosłowackiego. W Monachium osiągnięto porozumienie. Zdecydowano, że od 1 października Niemcy mogą rozpocząć okupację części Czechosłowacji. Poseł czeski w Londynie, Jan Masaryk, powiedział do brytyjskiego ministra spraw zagranicznych: jeżeli poświęcicie mój naród, aby zachować pokój na świecie, będę pierwszym, który wyrazi wam uznanie. Jeżeli nie, niech Bóg ma was w swojej opiece. Opinia publiczna, poinformowana, że pokój został uratowany, wiwitała aplauzem układ monachijski. Daladier na widok skandującego tłumu powiedział: głupcy, gdyby tylko wiedzieli, z czego się cieszą. Chamberlain był wolny od takich refleksji. Podpisane wczoraj porozumienie oraz anglo-niemiecki układ morski są wyrazem dążeń naszych narodów, aby nie doszło do wojny. Do tego dnia Czechosłowacja była gotowa zbrojnie przeciwstawić się próbom oderwania Sudetenlandu. 23 września, a więc na tydzień przed Monachium, ogłoszono mobilizację i postawiono pod broń 2 miliony ludzi dysponujących nowoczesnym lotnictwem i bronią pancerną. Czechosłowacja miała w pierwszej linii 36 dobrze uzbrojonych dywizji. To była siła, z którą Niemcy musieli się liczyć. Tym bardziej, że dywizje miały oparcie w dobrze przygotowanych umocnieniach i mogły korzystać z solidnych zapasów. Układ monachijski przekreślił wszelkie szanse zbrojnej obrony. Hitler chciał jednak całej Czechosłowacji. 15 marca 1939 roku, grożąc zbombardowaniem czeskich miast przez 800 samolotów, zmusił w kancelarii Rzeszy w Berlinie prezydenta Emila Hachę do podpisania układu likwidującego niepodległość Czechosłowacji. Wojska niemieckie wkroczyły do Pragi. Po zajęciu Czechosłowacji Hitler wiedział już, gdzie uderzy w następnej kolejności. Na Francję. Tam, w Berchtesgaden, w hotelu Grand. 24 października 1938 roku spotkał się polski ambasador Józef Lipski z ministrem spraw zagranicznych Niemiec Joachimem von Ribbentropem.
Wtedy właśnie Ribbentrop przedstawił niemieckie propozycje w sprawie wolnego miasta Gdańska. Proponował oddanie Niemcom Gdańska oraz proponował wyrażenie przez Polskę zgody na utworzenie korytarza eksterytorialnego do Prus Wschodnich. W zamian proponował wolny port w Gdańsku, nienaruszalność granic i wspólną politykę wobec Rosji w oparciu o pakt antykominternowski. W styczniu 1939 roku tutaj do Berchtesgaden przyjechał minister spraw zagranicznych Józef Beck i spotkał się z Adolfem Hitlerem. Czy tego rodzaju wydarzenia, taki rozwój wydarzeń, nie mógł skłonić Brytyjczyków do uznania, że Polska pozostawiona sama sobie może ustąpić pod niemiecką presją, może oddać Niemcom Gdańsk, zgodzić się na korytarz do Prus Wschodnich i w sojuszu z Niemcami ruszyć na Związek Radziecki. Bez wątpienia brytyjscy politycy mogli się tego obawiać. Mogli więc dojść do wniosku, że należy usztywnić polskie stanowisko, wesprzeć Polskę, a inaczej mówiąc, wystawić Polskę na niemiecki strzał. 22 sierpnia 1939 roku kolumna samochodów przemknęła przez Berchtesgaden i zaczęła wspinać się wąską, krętą drogą do Obersalzbergu, a stamtąd skierowała się w stronę góry Kelstein. Gdy samochody dojechały do dużego parkingu u szczytu góry, wysiedli z nich najwyżsi oficerowie Wehrmachtu i skierowali się w stronę tunelu w zboczu góry. Przeszli, liczący około 200 metrów, kamienny tunel prowadzący do dużej, wyłożonej lustrami i mosiądzem windy. Podróż na szczyt góry Kelstein trwała dokładnie 54 sekundy. W swoim domu na szczycie góry, ponarowanym mu przez naród na 50. urodziny, Hitler mówił do najwyższych dowódców Wehrmachtu. Chciałem ustalić możliwe do przyjęcia stosunki z Polską, aby najpierw załatwić się z Zachodem, ale ten plan, który mi najbardziej się podobał, nie mógł zostać wykonany, bo zmieniły się zasadnicze okoliczności. Stało się dla mnie jasne, że Polska zaatakuje w przypadku konfliktu z Zachodem. Te słowa padły w tej sali, sali konferencyjnej w Orlim Gnieździe na szczycie góry Kelstein. Jakie to okoliczności zaistniały, które przekonały Hitlera, że należy najpierw uderzyć na Polskę? 31 marca 1939 roku premier Chamberlain, zaskakując nawet członków swojego gabinetu, udzielił Polsce gwarancji bezpieczeństwa i zapowiedział podpisanie układu o wzajemnej pomocy. Trzy dni później, 3 kwietnia, Hitler wydał rozkaz przygotowania planu uderzenia na Polskę. Droga prowadząca do wojny dobiegła końca. 1 września rozpoczęła się wojna.